Siema, witajcie na kanale Git. Dzisiaj z Wami Jacon i Doman, cześć. A z nami dzisiaj Tumba i Pimon. Tracer, Timon, Pumba, Bitki. Hakuna Matata, jak cudownie to brzmi. Ładnie? Pięknie śpiewasz, a ja jeszcze tylko dodam, że testujemy głośniki 2.1. Tracer, Tumba, Bitki. O. Ty jesteś Tumba, ja jestem Pimon. Nawet pasuje. Solidne pudełko, spore pudełko, no ale i też spore głośniki we wnętrzu się znalazły, za chwilę Wam je pokażemy. Na opakowaniu oczywiście wizualizacja, specyfikacja techniczna, to taka podstawowa, wszystko możemy poznać. We wnętrzu oczywiście głośniki 2.1, ale mamy też przewodzik rozdzielający, żeby podłączyć się przewodowo, możemy też bezprzewodowo, pilocik do sterowania oraz instrukcja obsługi. I głośniki, ale idę po nie. Jak widzicie, Tumba jest okazałych rozmiarów. Jeśli chodzi o subwoofer, to 19 cm na 30 na 32 o wadze 4,6 kg. Jeśli chodzi o te małe pimonki, no to pimonki 11,5 cm na 11,5 na 24 cm, a waga jednego pimona to 55 dekagramów. Leciutkie są, bardzo leciutkie. Bo ćwiczysz i wiesz, teraz to ci się wydaje, że to jak piórko. Co się dzieje? Pół kilograma podrzucam, jak kiedyś podrzucałem 100 gram. Słuchajcie, jeżeli chodzi o materiały, z jakich wykonano te głośniki, no to oczywiście płytka NDF, szeroko pojęta, jest na bokach, z tyłu i na satelitkach i oczywiście na subwooferze. Jeżeli mielibyśmy omówić to, co się znalazło, no to może zacznijmy od satelitek. Mamy Twitterka chyba na górze. Nie wciskaj tego. Patrzę, czy to Twitter jest, czy to oszukane. Panie, żaden Twitter, plastik, bo już bym dawno wcisnął. A na dole mamy głośniczek, średnio wysokotonowy. I od razu, co się rzuca w oczy, jeśli siedzimy za głośnikami, to, że w niektórych miejscach są po prostu kiepsko spasowane. Jeśli chodzi o płytkę MDF i plastik, ciebie, gdzieniegdzie wystaje, gdzieniegdzie troszeczkę brakuje. No, tak ale bym to powiedział, że 2,5 na 5. Praktycznie w każdych głośnikach tych tańszych, które testujemy tak, 2.1. Tak, czy to Mediatek, czy co innego, jeśli mamy plastik i MDF, to zawsze gdzieś tam te spasowanie, no nie do końca ze sobą współgra. Z tyłu mamy tylko i wyłącznie wyjście kabelkowe, kabelek. Niewypinalny. I żadne żyłki, od razu mamy końcówki czyńcze. Cztery nóżki gumowe w środku. Z przodu piano. Oczywiście od spodu. Z przodu mamy troszkę piano bleka na satelitkach, ale prawdziwe zagłębie piano bleka jest na subwooferze i na froncie. Słuchajcie, niestety, ale piano black ładnie wygląda tylko w pudełku i na wystawie, gdzie jest jeszcze niezakurzony, nieprzykurzony. Jak już mamy głośniki z piano blackiem, no to niestety musimy nastawić się na to, że cały czas będziemy musieli je przecierać. Tak, musimy się zaopatrzyć po prostu w masę ściereczek z mikrofibry. Też delikatnych ściereczek, żeby nie porysować, bo ja przetarłem taką zwykłą troszkę, no może ścierką, która się do tego nie nadawała, już się delikatne ryski pojawiły na obudowie. Bardzo dużo piano bleka na froncie, niestety, ale jest to niesamowicie podatne na palcowanie, niesamowicie podatne na kurz. Ciężko będzie to w czystości utrzymać, no ale z drugiej strony też może niektórym będzie się podobać taki szeroko zakrojony piano blek. Co na froncie? Na froncie mamy kilka przemyślanych elementów i kilka niekoniecznie przemyślanych elementów. Tak, jak wyświetlać? Dla mnie ten wyświetlacz to jest po prostu kretynizm. Nie wiem, kto go tam... ale grubo lecisz. Nie wiem, kto go tam wrzucił, bo na tym wyświetlaczu oprócz grafiki, która jest domyślnie tam zastosowana, nic innego nie znajdziemy. Mamy w formie takiego sygnału Wi-Fi potencjometr, w sensie equalizer, że tam sobie coś... Tak, skacze i to wszystko. Nawet nie widać tam, że zmieniamy tryby, czy zmieniamy equalizer właśnie, o którym wspominałeś, czy zmieniamy źródło dźwięku, bo mamy tu źródła dźwięku Bluetooth, mamy radio, mamy karty SD, mamy USB. No, niestety musimy to robić na czuja, bo nigdzie to się nie wyświetla. Szkoda. Na tym ekranie można było to wyświetlić. Tam się tylko Tracer wyświetla. Dioda nam troszkę sygnalizuje, ale też za mało. Tracer i karaoke tylko widzimy i nic poza tym. No, ale dobra. No, powiedzmy, że to są te nieprzemyślane elementy, natomiast fajnie, że mamy wszelkie potencjometry, bo dzięki temu możemy sobie regulować głośność od góry. Niżej mamy treble, potem mamy basy i mamy też możliwość podłączenia, słuchajcie, tutaj aż dwóch mikrofonów. Niestety żadnego w zestawie, a szkoda, bo byśmy trochę pośpiewali. Byśmy pojechali Hakuna Matata dokładnie, na dwa głosy. Dwa mikrofony można podpiąć i też można tutaj ustawić echo i oczywiście głośność.
głośność tego mikrofonu. Jak zjedziemy niżej, to te gniazda mikrofonowe są i dioda. Dioda, która sygnalizuje nam teoretycznie tryby, ale w praktyce to widzimy tylko i wyłącznie Bluetooth, gdzie mryga nam niebieski z czerwonym, jak się łączymy. No i widzimy, że nie jesteśmy na Bluetooth, jak nam ten tryb nie mryga. Jak jesteśmy na trybie chociażby radia, czy jesteśmy na trybie karty pamięci, czy USB, to trzeba przyznać, bardzo dobrze działa tutaj radio. Od razu jak podłączyliśmy głośniki, nie ustawialiśmy stacji, one się automatycznie złapały. Mamy antenkę, za chwilę wam to no szkoda, pokażemy. Że antenka nie jest rozsuwana. Tak, to antenka jest takim drucikiem, no ale dobrze. Naprawdę radio bardzo dobrze łapie. Burzyk pewnie by powiedział, że u mnie i tak radia dobrze odbierają. Jeszcze niżej mamy... Tu jest zagłębie 5G. Jeszcze niżej mamy 5 przycisków fizycznych, takich wciskanych. To jest equalizer, ale... Mała adnotacja co do equalizera. Też nie mamy nigdzie zarysowanego tego, w jakim jesteśmy trybie. Czy to są jakieś tam jazzy, rocki, tak, bo właśnie mamy inne. 4 tryby, które według instrukcji teoretycznie działają tylko na USB i na SD. Mamy rock, jazz, classic, country. Ale coś tam one zawsze zmieniają, nawet podczas bycia w trybie Bluetooth. Pilocikiem zmienialiśmy między innymi na głośniku i się to tryby zmieniały. Nie potrafiliśmy dojść do ładu. Trzeba było twardy reset zrobić, wypiąć z kontaktu. Niżej mamy przewijanie utworów lewo-prawo, przyciski, ewentualnie zmianę kanałów albo wyszukiwanie kanałów radiowych. No i mamy jeszcze moda, więc możemy też sobie i na tym właśnie głośniku przeskakiwać. To tyle na froncie. Na lewej i prawej stronie nie ma nic, na górze nie ma nic, tylko widzimy MDF-a. W dolnych partiach oczywiście nóżki, też takie 4, jakie zauważymy, tylko większe rozmiary w satelitkach. No i z tyłu. Z tyłu, słuchajcie, mamy bas Reflexa, mamy oznaczenie, co to za głośniki, 2.1 Tracer Tumba Bluetooth. Mamy oczywiście audio output i input, czyli do możliwości, czyli podłączenie satelitek i kabelka, bo są to głośniki kabelka z końcówką jack 3,5 mm, bo to są głośniki bezprzewodowe i przewodowe, rzecz jasna. Mamy też tutaj włącznik fizyczny 0.1. No i mamy antenkę, która wystaje nam z tego samego miejsca, co przewód do zasilania. Antenka całkiem długa, gdzieś ją możemy sobie rozprowadzić. No i to tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o wygląd. Tutaj też, tak jak mówił Watson, w satelitkach nie zawsze plastiki są dobrze spasowane, ale to niestety przypadłość, to jeszcze raz podkreślamy, wszystkich praktycznie głośników, bo czy to właśnie te Mediatechy, czy jakieś Nateki, czy inne, nawet no w Szenach chyba to nie do końca też było spasowane. Tak. No niższa półka niestety cenowa się tym charakteryzuje. No to jak to w takich 2.1 głośniczkach? Opowiedzieliśmy o wyglądzie, co nam się podoba, co nam się nie podoba. A jeśli chodzi o specyfikację, to na pewno spodobać nam się powinno to, że mamy tu Bluetooth 5.1. I potwierdzam, świetny zasięg. W tym miejscu stały głośniki, ja poszedłem przez 3 ściany, nawet na dwór wyszedłem i na moment nawet nie przerwało. No na swojej posiadłości nie będę maseczki zakładał. Nie stwarzałem zagrożenia, bo w promieniu wielu metrów nie było nikogo, poza mną i Reksiem. Działało bez przerwy, świetnie. Chwalimy Bluetooth 5.1. Dokładnie. Jeśli chodzi o łączną moc zestawu, no to mamy 35 W w RMS-ie. Tak, satelitki mają po 10, natomiast subwoofer ma 15. Jeśli chodzi o pasmo przenoszenia, no to tu troszeczkę specyfikacja ze strony, a ta na pudełku się różni, bo na stronie mamy od 40 Hz do 20 kHz. Jeśli chodzi o pudełko, no to mamy od 42 Hz do 20 kHz. No 2 Hz, no ale to jednak... Jakaś różnica w tych specyfikacjach jest. Wspominaliśmy, że mamy tu możliwość odtwarzania z USB, z karty pamięci, z telefonu poprzez Bluetooth, poprzez jacka 3,5 mm, jak również radio FM. No i jeśli chodzi o specyfikacje, to by było na tyle. Dodajmy, że poprzez Bluetooth, jak się do laptopa podobnie głośniki, to jest delikatne opóźnienie. Tak, tak, miałem to powiedzieć, bo sprawdzaliśmy, jeśli podłączymy do laptopa, chcielibyśmy odtwarzać jakiś film z YouTube'a, no to faktycznie tam delikatne opóźnienie jest, aczkolwiek da się oglądać bez żadnego problemu. Też trzeba oczywiście wiedzieć, że zmierzyliśmy maksymalną głośność, która nie jest jakaś porywająca, ale 97-98 to też nie jest jakiś zły wynik, jak na takie głośniki 2.1. No i trzeba przyznać, że jak się tak na maksa odpali, no to troszkę już te wysokie tony mogą nam dochodzić do uszu mocno, ale możemy też je obniżyć, obciąć w każdej chwili. Tak, nie? Możemy to troszeczkę skorygować, więc za to plusik. Słuchamy. I wy też posłuchacie, jak grają. Szum fal radiowych. Prawie jak nad morzem. Prawie jak nad morzem. No niestety, stosunek sygnału do szumu na Bluetoothie szału nie robi i szumi. To chyba, że przyciszymy, bo teraz było na maksa. Damy tak na połóweczkę, no to już ten szum nie będzie nam przeszkadzał. Labyrinth, Niviro, posłuchajmy trochę, wy też posłuchacie, ocenicie. W trybie standardowym, nie zmieniamy nic na equalizerze. A tutaj możemy troszkę, ewentualnie basika troszkę delikatnie podbić, rebelka i pogłosić. I'm
zmienimy troszkę klimaty. Return to the Wild, Tobu. Troszkę wokalu więcej takiego spokojnego. Może jeszcze damy na maksa teraz, żeby zobaczyć. Lecę sobie. You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Wydaje mi się, że już wystarczy. Zdecydowanie starczy. No, jeśli chodzi o zestaw 2.1, no to gra okej. Tam zawsze możemy sobie troszeczkę pobawić się tymi treblami, tym basem, więc możemy w jakimś tam stopniu zawsze dostosować tą muzykę do siebie, nawet jeśli zmieniamy, słuchamy różnych gatunków, czy to jest rap, rock, czy właśnie muzyka klubowa. W jakimś tam stopniu zawsze jesteśmy, mamy tego pola do popisu troszeczkę, że możemy to dostosować pod siebie. No i ja bym powiedział, że grają ok. No niestety, jeśli chodzi o gabaryty, czy właśnie wygląd, no to tu mamy troszeczkę, że tak powiem, trochę rzeczy nieprzemyślanych, ale jeśli chodzi o jakość dźwięku, jest ok. Przede wszystkim na maksa nie męczy ten dźwięk. Nawet jak mamy tak tutaj ustawione wyrównane basy i treble, to ustawiliśmy na maksa w tej piosence i nie trzeszczało nic. Bas też nie pierdzi, co jest ważne, w tym trybie standardowym, nawet jak damy na maksa. Całkiem przyjemnie sobie brzdąkają, jak tak cichutko gdzieś sobie je pod komputerem, przy komputerze ustawimy. To są już takie dość pokaźne. Tak, ale jak wiesz, damy jeszcze, bo w ogóle subwoofery lepiej działają, jak gdzieś tam w nogach sobie stoją. Więc my też, jak słuchaliśmy wcześniej, na podłodze stał subwoofer satelitki na górze, to też ten bas się tak bardziej rozchodził. Tak, ogólnie bas nie jest jakiś mega, mega sprężysty i ciepły, ale też nie jest taki pudełkowy bardzo. Nie? Więc myślę, że ogólnie, jak sobie je dobrze ustawimy, dźwięk jest też nawet nieźle wyrównany. Chodzi mi oczywiście o średnie, niskie, wysokie tony. O ile czepialiśmy się wyglądu, tam niektórych elementów, o tyle samego brzmienia jakoś czepiać się mocno nie będziemy. Zwłaszcza w cenie około 170-180 zł, to wcale nie jest taka zła propozycja. Naprawdę można ją rozważyć, jak się szuka głośników 2.1 i jak chce mieć dużo piano blacka. To prawda, no ale ostatnio mieliśmy Sfeny, które również były przepchane piano blackiem, a kosztowały ponad 300 zł, chyba 349, o ile się nie mylę. No to dwa razy więcej. Dwa razy więcej. A jeśli chodzi o jakość dźwięku, no to czy grały jakoś dużo, dużo lepiej? No to nie powiedziałbym. Może delikatnie. No, ale nie było aż takiej różnicy. Ale nie było aż takiej różnicy, żeby przepłacać dwukrotnie. Tak, słuchaj, no kabelki mają odpowiednią... Ale miały lepszy wyświetlacz, bo przynajmniej cholera wiedziałem, nie, jaki tak, tryb tak, włączam. Tak, drogi tracerze, jak będziecie może jakąś Pimona i Tumby robić aktualizację, prośba o to, żeby... Wyrzućcie to, dajcie tu jakiś mały wyświetlacz, żeby można było się jakkolwiek połapać, co my robimy jaki na tym zestawie. Jaki tryb equalizera, jaki tryb odtwarzania. Plus olbrzymi za to, że mamy tutaj multum możliwości podłączenia, czy to jakieś te karty, karaoke jeszcze mamy, ale szkoda, że nie ma mikrofonu. Kabelki też mają, słuchajcie, wystarczającą długość, żeby sobie wygodnie na biurku gdzieś nawet większym rozstawić. Fajnie, że jest połączenie przewodowe, bezprzewodowe i jakieś tam zarządzanie z pilocika. Szacunek za Bluetooth 5.1. Cena, moim zdaniem, współmierna do możliwości. To prawda. Nawet jakby były tak pod 200 podchodziły, bo tam może i są gdzieś jakieś tam też aukcje, że są troszkę drogie, to też myślę, że takie głośniki do 200 zł komputerowe... Okay. Można pomyśleć nad Timonem i Pumbą. Tak, z pewnymi niedociągnięciami, które mogą irytować, naprawdę dziwne zabiegi, ale mimo wszystko Tracer Tumba BT2.1 to interesująca propozycja z mankamentami, które mam nadzieję zobaczyliście w naszym materiale. Dajcie znać, co myślicie o tych głośnikach, dajcie znać też przede wszystkim, czy wykorzystacie z głośników takich zwykłych 2.1 cały czas, czy może macie tak jak my, przenośne ustawione pod komputerem, połączone przewodowo, przy komputerze przewodowo albo bezprzewodowo. Pamiętajcie, żeby zostawić subika, no i też wpadać na nasze sociale, na Instagit czy na Facebooka.
Z wami Doman i Jadson. Cześć!